Szanowni Państwo, drodzy przyszli studenci, jestem od września 2020 roku prorektorem do spraw Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Dlaczego warto studiować w Kolegium Medicum? Przemawia za tym szereg argumentów i pozwolę sobie Państwu je tutaj wymienić. Przede wszystkim aktualną ofertę kształcenia stanowi 16 kierunków, w tym 8 kierunków regulowanych, czyli to są kierunki, które mają standardy kształcenia i kończenie studiów warunkuje uzyskanie później prawa wykonywania zawodu. W Kolegium Medicum są trzy wydziały: Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Farmaceutyczny. Jeżeli chodzi o liczbę studentów, to najliczniejszym wydziałem jest Wydział Nauk o Zdrowiu, to jest ponad 2000 studentów, Wydział Lekarski prawie 2000 studentów i Wydział Farmaceutyczny ponad 1000 studentów. Czyli to jest ponad 5000 studentów. Świadczy to o tym, że zainteresowanie wyborem naszej uczelni jest zawsze bardzo duże, dlatego że zawsze poszczególne kierunki studiów mają określoną liczbę studentów i tutaj cieszą się studia oferowane przez Kolegium Medicum zawsze dużym zainteresowaniem. To znaczy, jeżeli chodzi o kształcenie na kierunkach medycznych, które tutaj na pewno dokładnie o nich powiedzą Państwo dziekani poszczególnych wydziałów, to chciałam przede wszystkim powiedzieć i podkreślić, że mamy doskonale wykształconą i przygotowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, ale także w prowadzeniu badań naukowych. To jest naszym ogromnym atutem, a potwierdzają to ankiety studenckie, które studenci po zakończeniu cyklu kształcenia lub po zakończeniu roku wypełniają i oceniają prowadzone zajęcia przez poszczególnych nauczycieli akademickich. Te oceny są naprawdę zawsze bardzo, bardzo wysokie, co nas bardzo cieszy i mobilizuje do doskonalenia działań, które po prostu by prowadziły do jeszcze lepszego procesu kształcenia. Kolejnym atutem jest baza dydaktyczna. Baza dydaktyczna zarówno w zakresie nauk podstawowych, czyli na przykład anatomia, fizjologia, histologia, ale także przedklinicznych, czyli na przykład patofizjologia, czy też mikrobiologia i klinicznych. To są katedry, które naprawdę mają bardzo dobrą bazę dydaktyczną. My cały czas pracujemy, aby ta baza była jeszcze nowocześniejsza, jeszcze lepsza. Od już ładnych paru lat uczelnia posiada Centrum Symulacji Medycznych, w których Państwo możecie kształtować swoje umiejętności praktyczne z wykorzystaniem symulatorów średniej, niskiej, ale przede wszystkim wysokiej wierności. Aktualnie trwa zakończenie procesu wyposażenia kolejnego piętra Centrum Symulacji Medycznych i w styczniu tego roku już będziecie Państwo mogli korzystać, o ile oczywiście wybierzecie naszą uczelnię, z w pełni wyposażonego nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych. Tak jak to jest w innych również takich z dużą renomą uczelniach medycznych, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Kolejnym atutem jest baza kliniczna. Mamy dwa szpitale uniwersyteckie, ale również współpracujemy z na przykład z Centrum Onkologii, z Szpitalem Zakaźnym, z innymi szpitalami, Wojewódzkim Szpitalem w Toruniu specjalistycznym i tam również na bazie obcej mamy kliniki, które są równie dobrze wyposażone jak te nasze na bazie szpitali uniwersyteckich. Cały czas doskonalimy infrastrukturę. Teraz będzie nowy powstanie pawilon w Szpitalu Uniwersyteckim numer 2. No, będzie to chyba najnowocześniejszy tego typu obiekt na pewno w Polsce. Zachęcam Państwa tymi wszystkimi sprawami, dlatego że to nie są wszystkie atuty, które tutaj mogłabym przytoczyć. Takim bardzo ważną naszą mocną stroną jest to, że od 30 października 2019 roku jesteśmy uczelnią badawczą. Co to znaczy? To znaczy, że spośród 20 uczelni, które aplikowały do tego projektu, tylko 10
dostało ten status uczelni badawczej. A co to oznacza? To oznacza to, że jesteśmy lepiej finansowani nie tylko w zakresie możliwości prowadzenia badań naukowych, ale także w zakresie poprawy jakości kształcenia, co dla przyszłych studentów i aktualnych studentów jest bardzo, bardzo ważne. Innym takim atutem jest sama atmosfera w uczelni. To nie jest bardzo duża uczelnia. Taka średnia uczelnia, która sprawia, że atmosfera i komfort studiowania jest bardzo dobry. Nie jesteście Państwo w naszej uczelni anonimowi. A kolejny bardzo ważny też chyba punkt to jest to, że uczelnia mieści się w mieście wojewódzkim, to jest ósme co do wielkości miasto w kraju. Miasto przyjazne nie tylko dla mieszkańców, ale także dla studentów. Pięknie położone nad dwoma rzekami, z pięknym kanałem bydgoskim, który jest takim zabytkowym kanałem i tym możemy się pochwalić, z piękną Wyspą Młyńską. Także bardzo, bardzo zachęcam do odwiedzenia miasta jeszcze zanim Państwo wybiorą uczelnię. No i przede wszystkim zachęcam do tego, żeby wybrać spośród wielu innych ofert naszą uczelnię. Dziękuję bardzo.